Szanowni Państwo, jednym ze standardowych typów zadań dotyczących trygonometrii jest badanie, czy podana równość jest tożsamością, czy nie. Innymi słowy, czy podana równość zachodzi zawsze dla wszystkich możliwych wartości zmiennej, która tam występuje, czy też jest może inaczej. Rozważymy sobie teraz takie przykładowe zadanie. Rozważmy następującą równość. Jeszcze nie wiemy, czy tożsamość. Sinus 7x razy tangens 3,5x dodać cosinus 7x równa się 1. Lubię, proszę Państwa, w takich sytuacjach napisać nad tym znakiem równości znak zapytania, który przypominać mi ma, że ja jeszcze nie wiem, czy to jest równe, czy to jest tożsamość, ale oczywiście nie jest to w żaden sposób konieczne, ani nawet wymagane, ani nic takiego. Proszę Państwa, formalnie rzecz biorąc, zanim zaczniemy badać taką równość, należałoby zbadać jej dziedzinę, czy napisać założenia. Nie będę tego robić, pozostawię to Państwu jako proste ćwiczenie. Zauważmy, że sinus i kosinus określone są dla wszystkich liczb rzeczywistych. Wiemy już, jak określić wartości funkcji trygonometrycznej dla kąta dowolnego, czyli de facto dla dowolnej liczby rzeczywistej. Z tangensem jest trochę inaczej. Tutaj trzeba założyć, że ten tangens istnieje, no, ale to już pozostawiam Państwu. Nie jest to najważniejsza część tego zadania. My przejdziemy od razu do właściwej części, czyli sprawdzania, czy to jest tożsamość. Jak to zrobić, proszę Państwa? Nie ma jednej reguły na to. Czasem dowodzi się, że coś jest tożsamością, wychodząc od lewej strony i przekształcając ją tak długo, aż dostaniemy stronę prawą. Czasem wychodzi się od prawej strony i przekształca ją tak długo, aż dostaniemy stronę lewą. Czasem wygodniej czy łatwiej jest przekształcić lewą stronę do jakiejś miary prostej postaci i prawą stronę do takiej samej prostej postaci. Jeszcze innym razem może się zdarzyć, że badana równość w ogóle nie jest tożsamością, więc nie przekształcimy lewej strony do prawej, ani prawej do lewej, ani lewej i prawej do tego samego. Będzie trzeba kombinować jakoś inaczej. Także metody są różne. Ale mimo różnych metod i mimo tego, że zadania te bywają nie do końca do siebie podobne, można podać pewne ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania takich zadań. Jedną z takich wskazówek jest na przykład taka uwaga, że warto jako pierwszą próbę rozwiązania takiego zadania spróbować bardziej skomplikowaną część przekształcić do postaci prostszej. W tym przypadku lewą stronę do postaci prawej. Prawa strona jest bardzo prosta. 1. Lewa strona jest dość złożona. To jest suma dwóch składników, których jeden jest iloczynem. No, jest tutaj trochę więcej tego. Dlaczego tak, proszę Państwa? Ano dlatego, że znacie Państwo różne metody upraszczania wyrażeń matematycznych. Począwszy od najprostszych, typu redukcja wyrazów podobnych, skracanie, poprzez bardziej złożone, jak na przykład wzory skróconego mnożenia, aż do takich troszkę być może bardziej zaawansowanych, jak tożsamości trygonometryczne, czy znane nam wzory dotyczące funkcji trygonometrycznej, jak na przykład tożsamość orzekająca, że tangens x to jest to samo co sinus x podzielony przez cosinus x. Zatem znamy różne sposoby upraszczania wzorów i zwykle widząc taki wzór mamy 1, 2, czasem może 3 pomysły, jak można by to uprościć. Widząc z kolei jedynkę, nie mamy pojęcia, jak można ją skomplikować. W matematyce, proszę Państwa, jest zupełnie odwrotnie niż w życiu. Dużo łatwiej jest upraszczać niż komplikować. W życiu wychodzi nam zwykle niestety na odwrót. Także sposobów skomplikowania tej jedynki jest mnóstwo. Możemy ją na przykład pomnożyć przez ułamek, który w liczniku i mianowniku ma pierwiastek z 3. Nie mówię, że to się przyda w tym zadaniu, ale możemy. Możemy do tej jedynki dodać sinus x i zaraz potem odjąć sinus x. Nie mówię, że to nam się przyda. Pewnie nie. Na pewno nie. Ale możemy. Sposobów na skomplikowanie jakiegoś wzoru jest mnóstwo. Sposobów na uproszczenie zwykle 1, 2, czasami 3. Tak więc spróbujemy podejść do tego zadania właśnie tą metodą. Spróbujemy przekształcać lewą stronę tak długo, aż być może uda nam się otrzymać stronę prawą, albo coś, co jest tak do prawej strony niepodobne, że wysnujemy sobie wniosek, że to nie jest tożsamość i będziemy musieli myśleć, co dalej z tym fantem począć. Zobaczmy, policzmy, zobaczmy, co wyjdzie. Lewa strona. Sinus 7x razy tangens 3,5x dodać cosinus 7x. Kolejna uwaga. Jak upraszczać tą lewą stronę? Generalnie rzecz biorąc, jak mamy w jednym wzorze funkcje trygonometryczne, które mają różne argumenty, tak jak tutaj. Raz jest 7x pod funkcją trygonometryczną, a tutaj jest 3,5x. To jest to czasem kłopot. Łatwiej jest, jeśli wszystkie funkcje trygonometryczne mają ten sam argument. Na przykład wszędzie jest sinus, cosinus, tangens, kotangens 2x, albo 5x, albo x minus 2, albo cokolwiek tego typu. Tutaj tak nie jest, w związku z czym zgadujemy, że być może fajnie by było doprowadzić ten wzór do takiej postaci, żeby wszystkie argumenty występujące w nich funkcji trygonometrycznych były identyczne. Jak to można zrobić? No, widać dosyć łatwy związek między liczbami 7x a 3,5x. Tak? Ten sam, co między liczbami 7 a 3,5. 7 jest dwukrotnością 3,5.
Aha, my przecież znamy wzór na sinus 2x. To jest 2 sinus x cosinus x. I na cosinus 2x to jest cosinus kwadrat x odjąć sinus kwadrat x. Zastosujmy te wzory, z tym, że zamiast x w tym miejscu wstawmy 3,5x. Co się wtedy dzieje? Sinus 7x staje się sinusem 2 razy 3,5x. Stosujemy ten wzór. Sinus 2 razy coś to jest 2 razy sinus tego czegoś razy kosinus tego czegoś. Zatem mamy 2 sinus 3,5x kosinus 3,5x. Proszę. Ten sinus 7x był pomnożony przez tangens 3,5x. Aha, ale zobaczcie Państwo. Powiedzieliśmy sobie, że łatwiej jest, jak wszystkie funkcje trygonometryczne mają ten sam argument. To prawda, teraz wszystkie będą miały argument 3,5x. Ale jeszcze łatwiej jest, jak tych funkcji trygonometrycznych jest mniej. Tu mamy aż 3. Mamy czasem sinus, czasem kosinus, czasem tangens. Jakbyśmy mieli ich mniej, być może byłoby to mnie prościej. Ale wiemy, że tangens możemy łatwo zamienić na iloraz sinusa i kosinusa. Zatem zamiast tangens 3,5x napiszę sinus 3,5x podzielony przez kosinus 3,5x. Oczywiście wykorzystałem tutaj znany wzór. Tangens x to jest sinus x podzielony przez kosinus x. Do tego dodajemy kosinus 7x. Postąpimy podobnie jak poprzednio, korzystając ze wzoru na kosinus podwojonego kąta czy podwojonej liczby. 7x to jest 2 razy 3,5x. Zatem kosinus 2 razy coś to jest kosinus kwadrat tego czegoś odjąć sinus kwadrat tego czegoś. Czyli mamy kosinus kwadrat 3,5x odjąć sinus kwadrat 3,5x. Popatrzmy, co dalej się dzieje. Kosinus 3,5x skraca się. Sinus 3,5x i sinus 3,5x daje sinus 3,5x kwadrat. Razy 2. Ale od tego odejmujemy ten sinus kwadrat 3,5x. Zatem zostaje nam 1. Sinus kwadrat 3,5x. Dodać jeszcze ten składnik, to jest kosinus kwadrat 3,5x. No dobrze, ale kolejny bardzo dobrze nam znany wzór to wzór jedynkowy. Sinus kwadrat x plus kosinus kwadrat x równa się 1, obojętnie czym będzie x. Za x możemy stawić cokolwiek, nawet 3,5x. Zatem suma kwadratów sinusa i kosinusa tej samej liczby lub tego samego kąta, zależy jak patrzeć, to jest po prostu 1. No bardziej lewej strony chyba uprościć nie jesteśmy w stanie. Zobaczmy, czy otrzymaliśmy coś, co jest choćby zbliżone do prawej strony. O, dostaliśmy dokładnie prawą stronę. Okazało się, że podana w zadaniu równość jest tożsamością. Właśnie to udowodniliśmy. Gratuluję Państwu i sobie. Dziękuję bardzo.